Zaczynamy nowy sezon programu Jedź Bezpiecznie. Będzie nieco krótszy, ale za to bardzo intensywny. Zarówno na przejściu, jak i przed przejściem pani nie może wyprzedzić. Ale jak każdy ma swój pas, to też nie mogę? Pani, mając prawo jazdy, powinna ten przepis znać. Czyli przed przejściem nie mogę wyprzedzić, tak? No nie może pani. No wiedziała pani o tym? Nie douczyli mnie, jak zdawałam właśnie wtedy. Naszymi partnerami merytorycznymi są Ministerstwo Infrastruktury i Instytut Transportu Samochodowego. Instytut powstał w 1952 roku i jedną z jego misji jest dbałość o bezpieczeństwo w transporcie i w ruchu drogowym. Witam serdecznie wszystkich widzów programu Jedź Bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że w tej edycji Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy dołączył jako partner merytoryczny do programu. Mamy nadzieję, że wzbogacimy tą formułę, korzystając z naszego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które zawiera bazę danych o wypadkach drogowych z ostatnich 30 lat. Ten rok jest też rokiem szczególnym, bo Polska otrzymała nagrodę PIN 2023 jako najlepszy kraj w Europie, mający największe osiągnięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z tych elementów, które do tego się przyczyniły, jest edukacja. A edukacja to są programy, to są audycje takie jak ta i bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wspierać te działania w trochę szerszym kontekście. Pan bezpośrednio przed tym przejściem wykonywał manewr wyprzedzania innego pojazdu. Ja nie wyprzedzałem, jechałem lewym pasem, ten pan nagle zjechał na prawo. Nie o tym mówimy. To jak miałem go wyprzedzać? No? Pan, widzę, nie rozumie pojęcia wyprzedzania. So congratulations to Poland, to our Polish colleagues. Otrzymaliśmy nagrodę za największy postęp w redukcji liczby ofiar w wypadkach drogowych. Nagrodę przyznaje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, ETSC. Oczywiście nagroda dotyczy roku 2022 i lat wcześniejszych, całego dziesięciolecia, w którym rzeczywiście zmniejszenie ilości wypadków drogowych na drogach Polski nastąpiło w bardzo dużym wymiarze. Zmniejszyliśmy mniej więcej o połowę ilość śmierci na drogach. Oczywiście każda śmierć jest tragedią i to z kolei napawa nas koniecznością dalszej poprawy bezpieczeństwa, żeby nie tylko się nie pogorszyć w następnych latach, ale żeby dalej to bezpieczeństwo poprawiać. Jest lepiej, zdecydowanie lepiej na polskich drogach, ale absolutnie nie jest dobrze. Chyba jednym z lepszych przykładów są przejścia dla pieszych, na których ciągle wydarza się dużo wypadków. Wyraźnie mniej osób ginie, ale ilość wypadków, ilość osób rannych tylko w minimalnym stopniu się poprawiła. Wyprzedziła pani autobus przed przejściem dla pieszych. Nie wiem, ja jechałam wolno, więc widziałam wszystko, dlatego tak zrobiłam. Autobus nie zasłania? Nie zasłania. Jest przeźroczysty? Nie, ale widziałam wcześniej, że... Artykuł 26 ust. 3 punkt 1 ustawy Prawo ruchu drogowym zabranie wyprzedzania na przejściu i przed przejściem, bez względu na to, czy są ludzie, czy ich nie ma. Co prawda liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyła się o połowę, to jednak zabitych na drogach wciąż jest za dużo. W wypadku z piątku na sobotę 15 lipca w Krakowie przy Moście Dębnickim zginęło 4 młodych mężczyzn. Prędkość, brawura i alkohol to główne przyczyny tego wypadku. Trudno mi powiedzieć, z jaką ten nieszczęsny kierowca Megane, mając 3 pasażerów, czyli łącznie 4 osoby na pokładzie, się poruszał. Szacuję to na oko, na prędkość około 150 km na godzinę. Wyobraźmy sobie taką jazdę w centrum miasta i nagle zwężenie, o którym zresztą przecież znaki wcześniej informowały, dodatkowo ograniczenie do 40. Czym to się musiało skończyć? Popatrzmy, jak to przebiegało. Kierowca jadący prawym pasem, pędząc i pokonując w ułamkach sekund sporo odległości, zobaczył na prawym pasie pachołki, które zawężały drogę do jednego pasa, no bo wjazd na Most Dębnicki, notabene trudny, podgięty przez torowisko pojazdów szynowych, lekko zapadnięte, z takim lekkim skosem, no uniemożliwił jakąkolwiek
szybszą jazdę niż to powiedzmy te 50 na godzinę, chociaż było tam 40. Oni jechali 3 razy szybciej, 4 razy szybciej, no gdzieś tak. Są osoby, które obwiniają tego pieszego. On może w którymś momencie jakieś znaczenie tutaj miał, bo my do końca nie wiemy, co widział w danym momencie kierowca tego samochodu, ale przyglądając się miejscu, w którym zaczął tracić panowanie nad pojazdem, myślę, że były to jednak słupki na pasie, który się kończył, który musiał zmienić. No i skończyło się, jak się skończyło. Na bulwarze Wiślanym uderzenie w twardą przeszkodę, wywrócenie pojazdu. 3 osoby zginęły na miejscu, 4. próba reanimacji nie powiodła się, zginęła również. Nie dotarliśmy do tych młodych ludzi ani w szkole, ani w gronie rodzinnym z przekazem bezpieczeństwa. Że nie dotarło do nich, że przede wszystkim ostrożność, jazda defensywna, jazda zgodna z przepisami, to musi obowiązywać w ruchu na drogach publicznych. Musimy jeszcze znacznie rozszerzyć wychowanie komunikacyjne, a rodzice muszą wziąć również na siebie odpowiedzialność za odpowiednie wychowanie młodych ludzi i dawać dobry przykład. Jednym z istotnych problemów w bezpieczeństwie ruchu drogowego jest problem młodych kierowców. Okazuje się, że kierowcy w wieku 18-24 lat, to jest około 10% populacji, powoduje aż 27% wypadków drogowych. Co gorsza, w tych wypadkach jako sprawcy powodują, że zabitych jest aż 53%, więc rzeczywiście jest to zbyt duża wiara w swoje możliwości, chęć imponowania innym, słaba ocena zagrożeń, małe doświadczenie, często też niestety z udziałem alkoholu. Przyznając naszemu krajowi nagrodę, Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu zwróciła uwagę na problem prędkości w Polsce. Obserwowane prędkości pojazdów są wciąż zbyt wysokie, napisano. Sprawdziliśmy, jak to jest w Krakowie. Samochód jedzie z maksymalną dopuszczalną w danym miejscu prędkością. Widać to na liczniku. I jest notorycznie wyprzedzany. Kierowca, który jedzie 50, jest regularnie wyprzedzany. Popatrzmy. No może to jeszcze nie piraci, ale od tego się zaczyna. Tu 10 km więcej, a może 10 jeszcze więcej, a może 20, 30. Dało się? No raz się da. A nagle dochodzi do wypadku. Ulica Nowochódzka, 70 na godzinę. No jedziemy 70 na godzinę. I co? Popatrzcie państwo na tego busa. Zawodowy kierowca. Już tamten wyprzedził z niedozwoloną prędkością i jest poganiany przez tego busa. Ucieka na prawy pas, bo ten bus no, chce jechać 90. A ciężarówki, jak jeżdżą w obszarach zabudowanych ciężarówki? No nie jeżdżą 50 na godzinę, a przecież w obszarze zabudowanym obowiązuje ich prędkość 50 km na godzinę. Oto mamy przykład. Nie możemy dogonić tego pojazdu jadąc 70 na godzinę. Ta ciężarówka jest ciągle przed nami, bo ona też jedzie 70 na godzinę. Może? Nie może. Każdy z nas każdego dnia takie przypadki znajdzie. Coś jest nie tak. Zastanówmy się, w którym kierunku idziemy. Jest niby lepiej, ale daleko do tego, żeby było dobrze. Niestety.